Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, którą można kupić w każdym sklepie zoologicznym, Kirisek pstry, Corydoras paleatus. Kiriski pstry znajdują się w pierwszej dziesiątce najpopularniejszych ryb akwariowych. Rybki nie tylko ożywiają dolne warstwy akwarium, no i są również doskonałymi sanitoryszami, oczyszczającymi podłoże od resztek spadającego na dno pokarmu. To jest jedna z najbardziej popularnych ryb akwariowych z rodziny Corydorasów. Spokojną podstawą i ciekawym zachowaniem gatunek ten zyskał ogromną popularność zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Należą do nielicznej grupy ryb rozmnażanych w akwariach od ponad 100 lat. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Kiriski pstry pochodzą z południowej Ameryki. Zamieszkują wolno płynące do rzeki Amazonki, La Plata i Parany. W Brazylii, Argentynie, Paragwaju i Urugwaju. Po raz pierwszy gatunek opisał Reagan w 1830 roku. Kiriski pstry są rybkami lawicowymi. W akwarium powinny być trzymane w grupach od 6 do 8 osobników. W większych grupach będą jeszcze bardziej śmiałe i aktywne. Są przystosowane do przeżycia w wodach ubogich w tlen. Tak samo jak i inne Corydorasy, wyposażone w dodatkowy narząd oddechowy, dzięki temu mogą oddychać powietrzem atmosferycznym. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów wody, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Dorastają do 5-6 cm, płodność osiągają w wieku 5-6 miesięcy, żyją od 5 do 7 lat. Kiriski pstry mają owalne, brązowawe lub zielonkawe szare ciało z ciemnymi plamami. Głowa z dużymi ruchomymi oczami. Otwór gębowy w położeniu dolnym z 3 parami wąsików. Płetwy są szarowe z rzędami ciemnych plam. Nie posiadają łusek, a ich ciało pokryte 2 rzędami płytek kostnych. Można również spotkać odmiany z dłuższymi płetwami oraz albinosy. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest łatwe. Samice są grubsze i szersze od samców. Dobrze to widać patrząc na ryby z góry. Ponadto płetwa grzbietowa u samców jest dłuższa i zaostrzona. Kiriski pstry preferują akwaria z gęstą roślinnością, z licznymi kryjówkami i korzeniami, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Potrzebna filtracja i aeracja wody, ale bez silnych prądów, z tygodniową podmianą do 25%. Optymalne parametry wody. Temperatura 20-25, pH od 6 do 7,5, GH od 4 do 18. W naturalnym środowisku kiriski odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemiem. Można również karmić pokarmami mrożonymi i suchymi. Warto zapamiętać, że jeżeli decydujemy się na pokarmy suche, to kupujemy tylko dla Corydorasów. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Kiriski idealnie nadają się do akwarium towarzyskiego. Można ich trzymać wraz z dowolnymi łagodnymi rybkami, na przykład żyworodkami, innymi kiriskami, skalarami, neonami, kardynałkami, bystrzykami. Nie poleca się natomiast trzymać ich wraz z belonkami i rybkami drapieżnymi, dużymi pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie kirisków pstrych jest bardzo łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Są zdolne do tarla w ogólnym akwarium. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Ważne, żeby podstawa akwarium była szeroka, bardziej przypominająca kwadrat niż wąski prostokąt. Zaleca się rozmnażać w przewadze samców. Na jedną samiczkę, 2-3 samców. Lepszy efekt uzyskamy przy zasadnym rozmnażaniu. Podłoże nieobowiązkowo. Nawet bez podłoża uzyskamy lepszy efekt. Do akwarium wkładamy filtr.
potrzebna jest dobra filtracja i aeracja wody. Przed planowanym targem rodziców rozdzielamy i trzymamy osobno w zbiornikach około 2 tygodni. Karmimy żywymi pokarmami. Podmieniamy wodę nawet do 50%. Wracam do tarla, jak w przypadku wszystkich kieliskowatych, duże obniżenie temperatury o 2-3 stopnie. Lepszy efekt uzyskamy przy niższym ciśnieniu atmosferycznym. Do zbiornika tarliskowego wrzucamy trochę grubego rurecznika, żeby rybki nie zjadały ikry. Tarlo dość nietypowe. Najpierw samce gonią samiczkę. Później samiczka podpływa do samca, nabiera w usta nasienia, odkładając kilka ziarenek ikry, które trzyma pletwami. Następnie odnajduje miejsce, smaruje jajka nasieniem i przykleja do szyby lub do sustratu. Zachęcam do obejrzenia filmiku, jak ona to robi, kilisek w stylu tarla. Cały proces powtarza się kilkakrotnie. Podczas tarla sami się stawia około 200 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasne niebieskie oczy. Ikra jest wrażliwa na infekcje grzybicia. Ikrę należy sprawdzać codziennie i usuwać każde zepsute ziarenko. Wylęk zależy od temperatury wody. Zazwyczaj to trwa od 3 do 5 dni. Pokarm startowy to artemia. Jak na rybek podrośnie, można stopniowo przestawiać się na drobny rurecznik. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić rybek trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne jest, żeby pokarm dla narybku był dostępny przez cały czas, w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągłe i drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, w którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na to wszystko. Wszystkie pytania, komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.